Rozet.pl. Szydełkowanie moją pasją. A więc przystępujemy do robienia rozetki brzeżnej. Będą nam zawsze potrzebne dwie takie rozetki, które nam zamkną bieżnik z dwóch stron i różnią się one od rozetek wewnętrznych ilością płatków kwiatka. Będą miały 7 tych płatków, podczas gdy rozetki wewnętrzne mają tych płatków 8. No więc zaczynamy od 10 oczek łańcuszka. Które następnie zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym i w tym kółeczku robimy półsłupki, czyli na początek jedno oczko, a następnie 13 półsłupków. Zamknęłam kółeczko oczkiem ścisłym w ten sposób i teraz 4 oczka za słupek podwójny, a następnie jeszcze 11 oczek na łuk. Czyli w sumie zrobiłam 15 oczek. Teraz 2 narzuty i w następny półsłupek słupek podwójny. Kolejny słupek podwójny. Następny półsłupek i znowu łuk z 11 oczek łańcuszka. Dwa narzuty i w kolejne 2 półsłupki, 2 słupki podwójne. No i w ten sposób działamy naokoło w tym okrążeniu. Tak wygląda niemal już zrobione okrążenie. Kończę słupkiem podwójnym, wbijam się tutaj mniej więcej w czwarte oczko pierwszego słupka i gotowe. A więc mamy 7 łuków po 11 oczek łańcuszka rozdzielonych 2 słupkami podwójnymi. I teraz, moi drodzy, jeżeli oglądaliście film, jak zrobić rozetkę środkową do naszego bieżnika, to będziemy postępować analogicznie, tak jak dziergaliśmy tamtą rozetkę, tylko tutaj mamy 7 płatków, a nie 8, tak jak w tej rozetce środkowej. Czyli każdy kolejny rząd robimy tak, jak robiliśmy to w rozetce środkowej. Przechodzimy 3 oczkami łańcuszka na płatek i wyrabiamy 9 słupków. 9 słupków na każdym łuku rozdzielonych jednym oczkiem łańcuszka. Czyli robię 3 oczka na początek, a następnie jeszcze 8 słupków pod łuk. Mam 9 słupków, jedno oczko rozdzielające. Przechodzę pod kolejny łuk i robię 9 słupków. I tutaj, moi drodzy, pozwolę sobie już tak w skrócie pokazać kolejne rzędy, ponieważ robimy je dokładnie tak jak w części pierwszej w rozetce z płatkami parzystymi. A więc tylko powiem, że mamy tutaj 9 słupków. W następnym rzędzie robimy również 9 słupków i rozdzielamy 2 oczkami łańcuszka. W kolejnym rzędzie ponownie 9 słupków i rozdzielamy 6 oczkami łańcuszka. A w następnych rzędach omijamy po jednym słupku z przodu i z tyłu, czyli zmniejszamy ilość słupków, a dochodzi nam ilość łańcuszków z 6 oczek łańcuszka, czyli ilość łuków złożonych z 6 oczek łańcuszka.
I w ten sposób wygląda moja brzeżna rozetka złożona z 7 płatków tutaj w środku. Dojechałam do przedostatniego okrążenia. Jeżeli to jest zbyt duży skrót dla Was, w jaki sposób kolejne rzędy dziergać, to bardzo proszę i zachęcam i zapraszam do obejrzenia części pierwszej, gdzie pokazuję rozetkę środkową, kolejne rzędy, każde okrążenie po kolei, bardzo dokładnie pokazuję, jak zrobić. A ta rozetka środkowa, jak już wspominałam, od rozetki brzeżnej różni się tylko ilością płatków, ponieważ ona ma 8 płatków, a ta ma 7. Pokazałam Wam tutaj dokładnie, jak zacząć, a tak aby tych płatków było 7, a potem już robimy identycznie tak jak tutaj. A więc mamy 3 rzędy po 9 słupków, rozdzielonych najpierw jednym oczkiem, potem dwoma oczkami, następnie 6. No i potem omijamy pierwszy i ostatni słupek, pojawia nam się 7 słupków i 2 łuki po 6 oczek łańcuszka, potem 5 słupków, 3 łuki, no i na końcu 3 słupki i 4 łuki po 6 oczek łańcuszka. I to jest właśnie nasza rozetka brzegowa. Rozetki brzegowe mamy 2, ponieważ one nam zamykają bieżnik z 2 stron. Przechodzimy do okrążenia ostatniego, w którym będziemy łączyć elementy i te elementy łączy się identycznie. Rozetki brzegowe ze środkowymi i środkowe ze środkowymi, bo wydłużamy nasz bieżnik do długości takiej, jaką chcemy otrzymać, wykonując ileś tych rozetek środkowych. Im więcej, tym bieżnik będzie dłuższy. I łączymy je w ten sam sposób, w jaki teraz Wam pokażę, jak łączymy rozetkę brzegową. Zacznę od tego, że wyrobię sobie tutaj troszeczkę zbliżę. Ok. Jestem w ostatnim okrążeniu, czyli przechodzę sobie tutaj i wykonuję jeden słupek. W ten sposób kończy się mój płatek, a następnie 6 oczek i w kolejne łuki. Ja ten pierwszy fragment od płatka do płatka sobie przerobię. Ok, jestem na moim płatku. Łączyć będziemy za pomocą łuków tych, które tutaj się znajdują. Ich będzie w sumie 5. Tu mamy 4, ale w tym ostatnim okrążeniu będzie łuków 5, tak jak tu widzicie. 1, 2, 3, 4, 5. I za pomocą tych łuków właśnie będziemy łączyć nasze elementy. A więc zrobiłam płatek i przystępuję do robienia pierwszego łuku. Te łuki składają się z 6 oczek łańcuszka, a więc wykonuję połowę pierwszego łuku, czyli 3 oczka. No i teraz znajduję odpowiednie miejsce w mojej kolejnej rozetce, którym będę łączyła elementy. Tu mam płatek, a więc chodzi mi o te 5 łuków, które tu się znajdują. Pierwszy łuk za tym jednym słupkiem, który wychodzi z mojego płatka. W ten sposób wbijam sobie szydełko pod ten łuk, przeciągam nitkę, 3 oczka, bo już 3 mieliśmy zrobione, w ten sposób. Że to dobrze widać i pół słupek pod pierwszy łuk. Gotowe. Następny. 3 oczka łańcuszka. No i teraz szukam kolejnego łuku. Kolejny łuk, czyli ten łuk. Wbijam pod niego szydełko. Przeciągam nitkę i wykonuję 3 oczka, czyli wyrabiam do końca mój drugi łuk i pół słupek pod kolejny łuk. I powtarzam. 3 oczka, następny łuk, przeciągam, 3 oczka i pół słupek.
trzy oczka, szukam kolejnego łuku tutaj, przeciągam i trzy oczka. Ostatni łuk. Trzy oczka. Tu jest mój ostatni łuk przed płatkiem w tej rozetce. Trzy oczka. No i tutaj pora już wyrobić czubek płatka, czyli słupek. I tak wygląda łączenie moich elementów. Elementy wszystkie łączymy jeden za drugim. Tutaj oczywiście wyrabiam ostatnie okrążenie mojej rozetki. Jeden słupeczek na płatku i łuczki po 6 oczek łańcuszka. Łączenie jest właściwie niewidoczne, bo chowa się wśród tych naszych łuków z 6 oczek łańcuszka. No dobrze. Poza kamerą dorobiłam i dołączyłam trzeci element do naszego bieżnika i w ten sposób powstała najkrótsza możliwa forma naszej serwetki, składająca się z jednej rozetki środkowej i dwóch brzegowych. I teraz pokażę Wam, w jaki sposób te rozetki, ten cały nasz bieżnik obrobić. Będziemy go obrabiać w trzech okrążeniach. Zaczynam od elementu brzegowego, od środkowego łuku, tak? Mam 5 łuków pomiędzy płatkami, w ten sposób. I zaczynam od łuku trzeciego, po środku. Wykonuję 3 oczka za słupek. I jeszcze jeden słupek pod ten sam łuk, w ten sposób. Mamy 2 słupki, teraz 5 oczek łańcuszka. I pod następny łuk znowu 2 słupki. I tak będzie wyglądało całe nasze pierwsze okrążenie, obrobienie naszego bieżnika. Pod każdy łuk wykonujemy 2 słupki, a następnie 5 oczek rozdzielających. Pokażę Wam jeszcze, w jaki sposób przejść od jednego elementu do drugiego. W tym momencie jestem już na łączeniu dwóch moich rozetek, ale na łuku przed płatkiem. I tutaj w pierwszym okrążeniu, jakby kończymy obrabianie pierwszego elementu, zrobiłam 2 słupki na łuku przed płatkiem, a następnie przechodzę od razu do łuku w następnym moim elemencie za płatkiem. Tutaj płatek się kończy, czyli teraz od razu robię tutaj 2 słupki. Raz, dwa, 5 oczek łańcuszka i 2 słupki pod kolejny łuk i tak dalej. Tak wygląda łączenie pomiędzy elementami, pomiędzy rozetkami, czyli dojeżdżamy do ostatniego łuku przed płatkiem kwiatka, który już zaczyna nam łączyć oba elementy. Wyrabiamy tu 2 słupki, przechodzimy do łuku kolejnego elementu tuż za płatkiem, 2 słupki i jedziemy dalej. Czyli w tym okrążeniu pod każdy łuk wykonujemy 2 słupki, a następnie 5 oczek rozdzielających. No i tak wygląda bieżnik po zrobieniu pierwszego okrążenia obrobienia.
A teraz możemy przejść do okrążenia drugiego. Okrążenie drugie będzie wyglądać bardzo podobnie, z tym, że teraz robimy słupki podwójne. Mamy tutaj w ostatnim okrążeniu słupki, pod dwa słupki na łuku, rozdzielone 5 oczkami łańcuszka. Teraz na każdym słupku robimy słupek podwójny, czyli zaczynam od 4 oczek łańcuszka, a następnie 2 narzuty i w kolejny słupek, słupek podwójny. Ilość oczek rozdzielających nam się nie zmienia, czyli 5 oczek, 2 narzuty i w kolejne słupki wbijam się słupkami podwójnymi. Ponownie 5 oczek i za chwilę pokażę Wam, jak obrabiamy przejście pomiędzy elementami naszego bieżnika. No i teraz została mi tutaj jedna para słupków przed połączeniem z kolejnym elementem, a więc wykonuję 2 słupki podwójne w tą ostatnią parę słupków wolnych z poprzedniego okrążenia i następnie, podobnie jak w poprzednim okrążeniu, nie robiąc żadnych oczek rozdzielających, przechodzę do kolejnego elementu, do kolejnej pary słupków, 2 narzuty i wykonuję tutaj słupki. Podwójne oczywiście. Tak wygląda łączenie elementów. Ponownie 5 oczek łańcuszka. I w kolejne słupki, 2 słupki podwójne. I tak wygląda to okrążenie. Jest to okrążenie przedostatnie. Drugie okrążenie jest już gotowe. Elementy nam się znacznie powiększyły. Pozostało nam okrążenie trzecie, ostatnie. Ono jest najbardziej skomplikowane, ale też najbardziej dekoracyjnie, najładniej wygląda. I pięknie nam wykończy ten cały brzeg naszego bieżnika. Zaczynamy. Jesteśmy tutaj nad podwójnym słupkiem. W ten sposób. I teraz będziemy również pracować na podwójnych słupkach i oczkach łańcuszka. A więc zaczynamy od podwójnego słupka, czyli robię na początek 4 oczka łańcuszka. Następnie 3 oczka rozdzielające. I wkłuwam się podwójnym słupkiem w to samo oczko, czyli w ten sam słupek z poprzedniego okrążenia. Teraz 5 oczek łańcuszka. W ten sposób. Dwa narzuty. Słupek w następny słupek z poprzedniego okrążenia, w ten drugi. Słupek oczywiście podwójny. 3 oczka. I jeszcze jeden słupek podwójny w to samo oczko, czyli w ten drugi słupek z poprzedniego okrążenia. Czyli będziemy robić coś takiego. Taką formę na naszym brzegu bieżnika. Czyli mamy słupek podwójny, 3 oczka, słupek podwójny, 5 oczek na środku, potem słupek podwójny, 3 oczka i słupek podwójny. Przechodzimy do następnej pary słupków z poprzedniego okrążenia, a więc 2 narzuty, słupek podwójny w pierwszy słupek z poprzedniego okrążenia, 3 oczka łańcuszka,
słupek podwójny w to samo miejsce. Pięć oczek łańcuszka. 2 narzuty słupek podwójny w drugi słupek z poprzedniego okrążenia. 3 oczka. I jeszcze raz słupek podwójny w to samo miejsce. Tak wygląda nasz brzeg. Pokażę Wam jeszcze za chwilę, w jaki sposób przechodzimy z jednego elementu do drugiego. Dojechałam do momentu łączenia moich elementów. Ostatnie 2 słupki zrobiłam tutaj ten mój brzeg. I teraz w miejscu, gdzie tutaj elementy się łączą, robię 2 słupki, łapię pierwszy słupek, wbijam, nie wyrabiam podwójnego słupka do końca, znowu 2 narzuty, teraz w drugi słupek z drugiej pary, czyli jakby łapię za te zewnętrzne słupki, nie przerabiam do końca, mam 3 pętelki i teraz przez wszystkie przeciągam nitkę. W ten sposób połączyliśmy te pary słupków podwójnych z poprzedniego okrążenia, które łączyły nam elementy bieżnika. I teraz od razu przechodzę do następnej dwójki, do następnej pary słupków. I już dziergam mój wzór, czyli podwójny słupek, 3 oczka, podwójny słupek w to samo miejsce, 5 oczek, 2 słupek, następny słupek, 3 oczka i 2 słupek w to samo miejsce. I w ten sposób wykonujemy ostatnie okrążenie i brzeg naszego bieżnika. No a tak, moi drodzy, prezentuje się już bieżnik zrobiony, cały, z ostatnim okrążeniem, jeszcze przed blokowaniem. No i teraz wypadałoby go właśnie zblokować. Ja blokuję serwetki w ten sposób, że najpierw moczę je w roztworze wody z cukrem. Im więcej cukru wsypię do wody, tym później serwetka jest sztywniejsza, a następnie rozpinam, napinam dokładnie, równo, symetrycznie serwetę na piankowych puclach, bo piankowe pucle to do tej pory najlepsze, co znalazłam, w co bardzo ładnie wchodzą szpilki i bardzo ładnie mogę na tych właśnie puclach wszystkie serwetki rozpiąć. Jednocześnie są one lekkie, pucle można złożyć w większą formę, więc i większe serwety można rozpinać na takich puclach, więc bardzo polecam. One są tanie, ja je kupiłam w Biedronce. Napinamy każdy łuk, przynajmniej ja w tej serwetce napinam każdy łuk z łańcuszka, tutaj ten, gdzie było 5 oczek łańcuszka, wbijam szpilkę. No i potem ostatecznie ta serwetka, ten bieżnik prezentuje się w ten sposób. Gotowy, usztywniony i zblokowany. Moi drodzy, mam nadzieję, że film Wam się podobał, że skorzystacie z niego, że udało mi się wszystkie sploty, łączenia, oczka pokazać dokładnie i wyraźnie. Chciałabym Was bardzo zaprosić na mój blog crochet.pl. No i oczywiście jeszcze bym chciała Was zaprosić na moje konto na Instagramie, gdzie jestem dosyć aktywna i właściwie codziennie możecie podglądać, co się u mnie dzieje i nad czym pracuję. Pozdrawiam Was bardzo mocno, bardzo serdecznie i do usłyszenia już niebawem. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją.